10 minut to prawie tyle, ile na uzupełnienie płynu. I zrobienie paru kubeczków. 4 już mam zrobione, wyczyszczone, przypolone. Ręczniczek wczoraj na wieczór jeszcze też pociąłem na paseczki. Węzełki jada 2. No bo teraz się wydaje, że to przez ten otwór nie przeleci, ale może, bo jak to się to wody dostanie, to się to może jakoś, nie wiem, zwężyć, czy pieron wie. Cyk. Fuch. Jeden moment. A z tą pompą to wczoraj była taka, kurde, akcja. Ja gadam, kurde, nie no. Wiecie, ja bym się nie pomyślał, że oni tam jakiś kondensator do środka zapakowali. No ale nic, nie zrobisz nic. Bo wiecie, czy to jest na prąd zmienny, czy na prąd stały, jak się podłączą takie urządzenia, czy coś, to najwyżej, kurde, będzie nie zakręci, tylko będzie stało i brzęczało. Brzż, albo, kurde, w ogóle nic z siebie nie wyda. A tu się okazuje, jak zapodali jakiś kondensator, ten się skubany naładował z tego akusa, no to go rozwaliło, kurde. A to wszystko dzisiaj, wiecie, zalewane tego, kurde, tam nie zajrzysz do środka, co oni tam zapodali. Ale mi tu cicik, furgo, patrzcie, jaki cicik. Czy jakiś stąd, kurde, poszedł. To taka robota jeszcze tu. No. Powiem wam, 30 takich tych, tam ten zielony na beczce leży, 30 sztuk takich tych musiałem do tych rur naloć ze zbiornika, dlatego tu też jest mniej wody. Tyle wody wyparowało, no bo wszystkie otwory jeszcze nie są zatkane. Jak będą zatkane, to aż tak nie będzie mocno parować. Dlatego trzeba szybko, szybko kubeczki robić. A to jest takie monotonne, wiecie, bardzo monotonna rzecz, kurde. Także ja co jakiś czas, jak mnie chwila tego złapie, to biera i zrobię parę sztuk. Naładuję do połowy. I wtedy, jak naładuję tylko do połowy tego i ten ręczniczek mi wystaje, to wiem, aha, tu jeszcze nic nie zasiąłem. Bo przy takiej ilości to, kurde, człowiek po tym już nie wie, gdzie co zasiął, czy co, czy jak. A te do pełna zasypane, to wiadomo, że są zasione. To taka robota z tym wszystkim. Ale pomału, pomału te dziury zapchamy. Kubki mam wszystkie powiercone. To już jest dobrze. Tam bołem, kurde, i nie było. Bo tam już drugi raz bołem. Bo teraz wam opowiadam, że tam już też drugi raz bołem w tym sklepie. No niestety nie było. Jak czegoś nie ma, to nie zrobisz nic. Może przyjdą, może będą. Dobra. 4 sztuki mamy gotowe. Zasypujemy to pierwstwo. Wiecie, tu nie ma co nowego pokazywać, bo to wszystko leci tak samo. W takim samym tym. Jak było, a co ja tu mam wielce pokazywać, kurde. Jakoś takoś za jedna ręka, jak zwykle za mało. Ważne, że kubasy już są, kurde. To. I do niebieskiego, niebieski rządek jest tam. Tak? Tak. Teraz widzicie, ja tu mam taki, tak mi się to lepiej ładuje, tak, o i tak, z tej strony, cyk, siedzi. Te dwa niebieskie to są
to są z innej parafii. Ten jest stąd, z góry. A ten jest wczoraj kamera wasza trzymała, ale ten niech sobie tu jest na razie, aż pomarańczowych zdobędę. Dobra, i ten rządek niebieski będziemy dopełniać. I kolejny. Cykiel. Ja wiem, że te filmy, kurde, z tym wycinaniem w tych rurach takich dżindziołów, to nie mają brania. Bo to jest też taka monotonna robota, no ale co ja zrobię, kurde? Co ja zrobię, jak ja to muszę wykonać? Patrzcie, tak. I tak mi się to fajnie. Tak mi się to fajnie zakłada. Zrobimy tu. Tu go domy i tu jeszcze ten jeden i potem dowiedział, ile jeszcze tam muszę przygotować. Gdzie go dojem, ale ta skleroza wali. Ale ta skleroza wali. Druga sprawa to z tym YouTube'em, coraz gorzej. Jakieś pierdoły mi tam napisali, że oni chcą, żeby jakoś umfragę, żeby coś, żeby ja tam kurde się udzielał. Jak im to pomóc, żeby było lepiej? No ludzie, przecież ja im tego nie zrobię. Oni mają serwery nastawić, żeby to hulało, żeby film się szybko władował, żeby był kurde udostępniony jak najszybciej, a nie w 360p. Tu go miałem dać, ale mam sklerozę. Dobra, się pan policzy. I tak dalej. No, takie jest, to jest takie, wiecie, oni niby zachęcają, że tego, że my mamy z nimi współpracować i tak dalej, i tak dalej. Niech siary nie robią, to będą ludzie współpracować. A nie jakieś takie głupoty. Powiadomienia nie przychodzą. Z tych kanałów, co subskrybuję, dzisiaj się nawet zdziwiłem, bo kurde, od Agaty ta czwarta część, ta była na pierwszej stronie, na stronie głównej. Te inne naturalnie nie przyszły na pierwszą stronę, ale powiadomienia przyszły, to już byłoby coś. Ale tak ogólnie, z tych innych kanałów, co ja subskrybuję, to nie przychodzą powiadomienia. Jak ja sobie nie przeleca, nie poszukam, to nie ma takiej opcji, żeby coś przyszło. No i te władowywanie tych filmów, no kurde, no ileż to tam trwało. 8 godzin, ten jeden film, 8 godzin. A ja go miałem automatycznie nastawiony, żeby się udostępniał i koniec. Przecież mnie nie ma w domu, albo kurde, ja mam inne rzeczy do robienia. On się udostępniał, ja potem kurde wskakuję, patrzę, jednym okiem, ja go nie wierzę, kurde. No nie wierzę piosence. Przez 8 godzin, on dalej w 360p. To jest przegięcie, kurde. Ja wiem, że u mnie dużo tych filmów wchodzi. Ale ograniczenia nie ma. Po to są internety szybkie, żeby szybko właziło. Ale nawet tam na ten serwer do nich nie włazi tak jak trzeba. Tylko to tak kurde wchodzi, jakby jakieś kurde, nie wiem. Jakby ktoś brykiet kurde wyciskał. Tak kurde ciężko to idzie tam. Na inne strony myk, myk i już jest. A tam nie. To ja nie raz 3-4 filmy w tym czasie, co normalnie, co ja na YouTube wpakuję. To ja 3-4 filmy, bo też mam na dysku, nie, te kopie z tego. To ja zdążę 3-4 filmy wpakować na ten, na CDA. Tam już są gotowe do udostępnienia i tak dalej. A na YouTube ten jeden film, kurde, taki 10-minutowy, nie może wleźć. Nie może, nie raz to jest tak. I też jest tak. Ja nie raz jak już widzę, bo już wyczuwam nawet, kiedy nic z tego nie będzie, to go przerywam, wywalam go i po prostu na nowo go ładuję. I potem w innym czasie jakoś ten serwer od nich wiął, lepiej klepie, nie wiem czy się piwa napił czy czegoś i jest tym.
i to jakoś tak szybciej idzie. Ale koszmar. Wiecie, tak, co jeszcze z tego pieniądza, jakie ma? To on się może za te pieniądze z tym bawić. Ja z tego nic nie mam, ja z tego też nie chcę nawet nic mieć. Bo tak jak już powiedziałem, najpierw to oni się muszą zmienić. Jak oni zmienią swoje nastawienie do ludzi i szczególnie do tych takich małych, co mają po 100, 120, wiecie, o to się nie starą, nie, to tam jest wszystko jedno i tak dalej. My się już nawet napisów nie chcę wsadzać do tego, do tych filmów i takich rzeczy. Ale są takie, kurde, młode, takie, co zaczynają z YouTube'em i tak dalej. Ja tam patrzę, nieraz jeden ma 120, 124 subskrybentów. Zaczyna od nowego i widać, że się, kurde, staro, że na samym początku kupi jakąś tam porządną kamerę, coś tam robi, coś tam tego, staro się opowiedzieć, tak mądrze zaczyna gadać. Co jest, powiem, niedobre, bo czym mądrzej się tam goda, tym mniej ludzi to ogląda. Głupoty, pierdoły, cygaństwo, kłamstwa, opowiadanie o, wiecie, wszystko odwrotnie. Jak jest coś czarne, to trzeba dodać, że jest białe, jak jest białe, to trzeba dodać, że jest czarne. Jak jest jakaś choroba, to trzeba dodać, że jej nie ma, jak nie ma choroby, to trzeba dodać, że jest. Wszystko odwrotnie. Tomobranie. Pierdoły, same głupoty, żeby odciebnić wszystkich. Bo oni... Ja wychodził z założenia, że YouTube jest po to, żeby jeden od drugiego się czegoś mądrego nauczył. Można sobie jaja robić, można tam, wiecie, kurde, zrobić tam jakieś głupoty, też od czasu do czasu pokazać. To jest wszystko okej, okay, no bo nie może być bal sztywniaków. Ale jak ja widzę, co się tam dzieje, że same takie pierdoły, ale takie mega pierdoły, to ja... A coś normalnego, coś tego, jak ktoś tam pokazuje, jak, kurde, walczy, żeby deski powyginać, czy takie różne rzeczy, takie, co idzie od niego, kurde, wyłapać pewne mądre rzeczy. Nie, no. Nikt na to nie chce patrzeć. I to jest właśnie to. U mnie tam zaś... teraz jest 2000... Nie wiem, 2659 czy 500, w każdym razie końcówka jest 59, tam już skoczyło 50 na końcu. Subskrybenty uciekają bardzo dobrze. Do widzenia, szczęśliwej drogi, już czas. Ja to rozumiem, że to nie jest content taki, bo u mnie to jest groch z kapustą. Nie jest taki content, który każdemu musi pasować, to jest pierwsza sprawa. Roże politycznie, nie wszyscy się muszą ze mną zgadzać. Wszystko rozumiem. Nie płacza. Do widzenia. Druga sprawa jest taka, że... to majsterkowanie to też jest takie, wiecie, kurde, już się starym, to jak najkrócej i tak dalej. No jak tna kątówką, to tna tą kątówką. No to muszę to pokazać, że to tna. No co mu pokazać, że tańcza, kurde, na jednej nodze jak Indianin. Przy robocie, jak ja lecę bez planu totalnie, no to muszę się też trochę skoncentrować nad tym, co robię, nie? Wiecie, czasem jak mi się tam coś śmiesznego, coś głupiego przypomni, tego, to jakiego wica tam walna. Ale to nie może być cały czas tak oczekiwane, że ja cały czas będę jakieś tam, wiecie, jaja se robił i opowiadał. No bo to se bagna narobi, jak se narobia bagna, to będę musiał jechać po nowa rura do sklepu. A wiecie, jak to się może skończyć? Żeby tam musiał pojechać na drugi koniec Niemiec. Bo to, że te rury były, to nie znaczy, że one teraz jeszcze tam są. I to taka robota. Ale tak to wszystko szczelne jest, nic nie kapie i to mnie cieszy, nie? Tu nic, kurde, żeby coś kapało, coś tego, nie, to wszystko jest szczelne, to jest bez problemu. Poziom się trzymie. I to do tej samej górny nalewałem też wczoraj to. Żeby, wiecie, blukało to, kurde, leciało tutaj wszędzie, tak blok, tuk, aż tam do samego końca, aż zaczęło wylatywać, to wtedy przestałem. I no, powiem wam, że to głośno, kurde, w tych to nie słychać, to tam trochę tak blukocze, to jest okej. Okay. Ale tam jak to spadało tutaj na dół, z tej końcówki, stąd, teraz to tylko kapie troszkę, bo to ja tam pozbierałem to i nalełem. Jak to stąd leciało,
to aż mi to po czasie na nerwy szło. To zrobiłem taką matę, o takie coś. Jak to tu położyłem, to na ta mata leciało i to jeszcze dodatkowo odpryskiwało i tu wlatywało wszędzie i było ok. To jest na razie prowizorium, ale to jest w razie czego, jak będzie taka potrzeba, to się zrobi coś fajnego, takiego się wytnie, jakiego liścia może czy coś. I tak się idzie pozbyć tego dźwięku, bo przypuszczam, że przy... Nie ma tak się na galoty nakepować. Kurde, niedzielne galoty. Ja pierdziel. Że powiem wam tak, że przy nagrywaniu, jakby się chciało coś opowiadać czy coś, to może przeszkadzać bardzo. Wlozłem ostatnio na taki... A tam na pierwszej stronie było. Jakoś tam Białorusinka, co do Polski przyjechała, opowiadał, jak jej tam w Polsce się dobrze żyje. I... No patrzę, słucham. Ale godą, kurczę, coś jest nie tak jest. A ona miała tu mikrofon przypięty, a tu miała krzyżyk powieszony. I jak się ruszała, coś godała, to ten krzyżyk stukał po tym mikrofonie. Dostałem delirium, godą, nie. Tego się nie da oglądać. Bo to takie trzaski, bo ja to oglądam w słuchawkach wszystko, wiecie. Muszle na uszach założone i on nie słysza świata, tylko ten dźwięk, kurde, konkretnie co z tego filmu jest. No to takie szczerkanie, takie kurde, takie wiecie. To nie na moje nerwy, kurde, i tak to jest. I za chyba, kurde, z 15 minut ględzenia. Zbieram Bena do roboty, powiem wam. A Weny nie ma ani spierona. Ogórki muszę podlać, te pomidory muszę tam lekko tych gnojówki im jeszcze cyknąć. Właściwie nie, sama woda dostanę, bo gnojówka dostaję ostatnio. I to tak, tu troszkę, tam troszkę poskubać, tu jakoś drewutnia by trzeba było zrobić, ta cieplarnia, trzeba skończyć drabina, te drzewo trzeba kurde ściąć, drabina trzeba przeciąć na pół. Boże. A ja też sa kurde trochę odpocząć. Teraz słyszę, że piłą ktoś tnie, kurde, tam w oddali. Zaraz mi się przypomina, kurde, że to drzewo jeszcze trzeba, kurde, usiekać. Ale dobrze by było mieć drewutnia od razu, nie? Żeby to zaraz tam wpakować. Tako, wiecie, malutko, tako, coś tam pomiędzy tymi grzewami tam. Coś się tam zrobi. Coś się wymyśli. Deski jeszcze potrzebuję na ta cieplarnia tam na dół, żeby te grządki zrobić. Nie mam jeszcze. Może tam będą w budzie gdzieś coś jeszcze może być. Ta folia to ja potem chcę walnąć na samym końcu, bo tak to jeszcze mogę, wiecie, włazić, wyłazić, tak. Listy mam, to te drzwi, te okno, to tam zrobię jakoś tego. Tam folia mam, nie wiem na ile ona wystarczy, to też trzeba jeszcze... Ale to zaś po koszeniu trawy, jak skosza trawa i zbiera trawa. To będę miał fajnie równo na trawniku i to zaraz w ten dzień, to musi być w jednym dniu. I w ten dzień od razu ta folia rozwina, to będę wiedzieć ile jej mam, bo ja mam parę rodzajów różnych. To najlepsze się wybierę i się tam wpakuje. Najgorzej jak mi przyjdzie ją łączyć wzdłuż, nie? Wiecie, jak ją obróca. Jak ona jest tak z rolki odwinięto, jak ją obróca tak i wystarczy, tak, no to dobrze. A jak będzie, kurde, musiała być włączona, to ja czarno to widzę. Dobra, zobaczymy. Wszystko się okaże w praniu.